Hej, cześć, witajcie, siemaneczko wszyscy ludzie, witajcie w pierwszym, a w sumie nie pierwszym, inaczej powiedzmy, witajcie w prezentacji moich gier, ale właściwie to, co będziecie się widzieć, to, co będę wam prezentował, a w sumie podam tutaj drugą rączkę. Słuchajcie, ja w sumie powiem z krótsza, o co chodzi. No to w ogóle jedna kartka zauważyłem, się wyprostowała. Jak będzie tak, proszę. Bo tutaj, żeby nie było, że oszukaństwo czy coś. Słuchajcie, o co tutaj chodzi? Zacznijmy od tego, że pamiętacie, wspominałem na którymś audiologu o losowaniu i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. I tak jak widzicie, tutaj nawet przygotowałem specjalnie na taką okazję, dlatego, żeby nie było. Nie o to chodzi, że chwalę się, czy się żalę, czy coś, ale żeby było dowód na to, że widzicie, mam tutaj 100 z gier, które sami widzicie, to jest prezentacja gier, które będę na pewno chciał przegrać w moim kanale. Jak widzicie, tutaj mam nawet przygotowane kartki z zapisanymi grami. Niestety, może bym chciał pokazać wam wszystkie, ponieważ, żeby nie było, dlatego nie wiem, weźmy na przykład ten. Proszę bardzo, żeby nie było. Teraz sobie spokojnie rozpakujemy. I widzicie, na przykład Dead Island. Widzicie, to jest tak na randomowo wzięte. Czekajcie, żeby nie było. I proszę. Mam nadzieję, że jest. No i widzicie, jest tak jak powinno. Albo na przykład ten. Albo nie, czekajcie. Ja nie patrzę w razie czego. Tu na przykład. Nie, że nie okazało, że wziąłem tą samą kartkę. Nie, no i widzicie, na przykład mamy tutaj kolejną grę, czyli X-Men Origins Wolverine. Widzicie, tutaj mam naprawdę dużo gier do wyboru, także nie kantuję czy coś. Wszystkie są gry, tak jak tutaj pokazane. To nie są zwyczajne pudełka. Mogę nawet którąś otworzyć, no nie wiem. No niestety niektóre są w opakowaniach czy coś. No ale dobra, mam nadzieję, że zrozumiecie, także dzięki wielkie. Słuchajcie, zacznijmy może od prostej rzeczy, czyli chodzi o to, żebym wylosował, czyli innymi słowy, no, trzeba wylosować jedną karteczkę. Oczywiście to będzie profesjonalnie zrobione, dlatego pozbieramy wszystkie kartki. Staram się, żeby siebie nie pokazać na razie, ponieważ ja tego nie chcę robić. Jak widzicie, randomowo wszystko tutaj jest wszystko ułożone, ale żeby nie było, że niestety czasami zdarzają się takie przypadki, że na materiałach tego tak za bardzo nie widać cień czy coś, u mnie to raczej będzie profesjonalnie pokazane, specjalnie przeszykowałem pokrywkę, żebym nic nie widział. Jak widzicie, staram się mocno wymieszać. Jak oczywiście każde nasze składniki, może kiedyś zrobię takie filmy z gotowaniem czy coś, ale to wątpię. No i kochani, o co chodzi? Prosta rzecz. Losujemy grę, którą będzie moją najbliższą serią. Także losuję jeszcze przy okazji. To będzie szybki, oczywiście krótki materiał, także widzicie. Sporo gier mam do przegrania, także widzicie, trochę jest do kombinowania. Dlaczego nie wybrałem ankietę? Ponieważ no, los musi mi sprzyjać, a poza tym za dużo gier, niestety bym ciężko zdecydował, co które wybrać. Dlatego mam nadzieję, że zrozumiecie moją decyzję. No już niestety nie zmienię, dlatego mam nadzieję, że zrozumiecie i mam nadzieję, że taka wersja wam się najbardziej spodoba. Emocji nie brakuje. Oczywiście sporo losuję, żeby nie było, że jakiś kantów czy coś. No i kochani, moment prawdy. Losujemy już tą właściwą karteczkę. Uwaga. I jest karteczka. I w tej karteczce od razu wam mówię, to gra będzie moją najbliższą serią. Uwaga. Oczywiście jeszcze zastanowię się tak na szybko, czy nie losować jeszcze drugiej gry ewentualnie, ale zobaczymy. Na razie otwieramy. Dom, do, dom, do, dom, do, dom.
I uwaga, co to będzie za gra? No i kochani, wygląda na to, że skończyło się tym, że następną moją serią po Battlefield 3 będzie gra Here Forces. Także myślę, że wybór akurat trafi mi się akurat dobry. Mogę nawet oczywiście wam pokazać, tylko muszę oczywiście ją znaleźć tak na szybciutko. No akurat tutaj było niedawno. O jest, dobra, znalazłem. Nawet postaram się wam pokazać. Proszę bardzo, to jest właśnie gra, którą będziemy przegrywać. Wybaczcie za to światło, czy coś tu się odbija, zauważyłem. Staram się oczywiście unikać. No cóż, Hill Force. No niedawno zakupiłem, coś można rzec, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No cóż, jakoś mi po prostu wpadło z tego. Mam nadzieję, że taka strzelanka prawdopodobnie historyjek nie zabraknie. No i cóż, tak. Także kochani, po Battlefield 3 kolejną moją serią będzie Here Force. Mam nadzieję, że już za jakiś czas rozpoczniemy moją nową serię. No to miał być krótki, szybki. Cóż dużo mogę dodać. Także zapraszam was za prawdopodobnie za kilka dni do mojego kanału, do oglądania kolejnej nowej serii. Także dzięki wielkie, mam nadzieję, że się pomysł taki wam się spodobał i mam nadzieję, że wam przypadł i mam nadzieję, że będziecie chcieli takich o wiele więcej. No ja chciałbym się z wami pożegnać, także dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli coś, to zostawcie jakąś soczystą łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarzyk, no i może też jakąś opinię. Także dzięki wielkie za oglądanie i na razie.